Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Od dziś po Wałbrzychu jeździć będzie 20 nowych pojazdów. Można powiedzieć, że to nowy rozdział w komunikacji miejskiej w Wałbrzychu. Od dziś po wałbrzyskich ulicach będą jeździły nowe autobusy, o których była mowa już od kilku miesięcy. Zakup tych autobusów ma bardzo mocno zmienić dotychczasowy obraz wałbrzyskiej komunikacji miejskiej. Mamy tutaj dzisiaj prezentację nowo zakupionego taboru dla komunikacji miejskiej w Wałbrzychu. Są to autobusy marki Solaris, pojazdy bardzo nowoczesne, jeden z praktycznie największy zakup taboru od 1997 roku, od czasu pamiętnych neoplanów, które wprowadziły do Wałbrzycha duży poziom nowoczesności. No i dzisiaj mamy sytuację dość podobną. Te nowe pojazdy również są pojazdami bardzo nowoczesnymi. No i wprowadzą na pewno do Wałbrzycha ciekawe innowacje, takie jak system zapowiadania przystanków, system informacji pasażerskiej, wizualny. No i mam nadzieję, że będą te pojazdy służyły Wałbrzyszanom bardzo długo. Nie będą, miejmy nadzieję, nie będą szybko dewastowane przez wandali. Kilkanaście autobusów stanęło na wałbrzyskim rynku, aby każdy mógł zobaczyć na własne oczy, jak one wyglądają. Tradycyjnie już w takich sytuacjach nastąpiło poświęcenie nowego taboru. Poświęcenie pojazdów. Bogusław Rogiński twierdzi, że to nie koniec inwestycji, ponieważ planowany jest zakup kolejnych 30 nowych autobusów, a już wkrótce rozpocznie się przebudowa przystanków komunikacji miejskiej. Również w przyszłym roku wejdzie nowa taryfa biletowa, która wprowadzi nowe rodzaje biletów. Ważne na przykład godzinę bez względu na ilość przesiadek, także umożliwiające w cenie jednego biletu przesiadanie się. Będzie zróżnicowanie ceny biletów w zależności od ilości przystanków, które się jedzie. Jeszcze parę innych pomysłów mamy, ale to są na razie pomysły, które dopiero Rada Miasta po komisjach, po rozmowie z panem prezydentem może zaakceptować. Nowością, która od razu rzuca się w oczy, jest powołanie nowej gwardii pracowników. Będą to konduktorzy. Będziemy kontrolować bilety w autobusach. Bardzo dobrym pomysłem jest wprowadzenie do pojazdów kontrolerów biletowych, konduktorów, którzy będą na bieżąco sprawdzali bilety, będą dbali o to, żeby w pojazdach był utrzymany porządek. Kontrolerzy to jest nowy pomysł na skalę Polski, nie tylko Wałbrzycha. Chcemy, żeby kontroler był tak naprawdę gospodarzem autobusu, dbał o pasażerów, dbał o czystość autobusu, ale również sprzedawał bilety, również kontrolował i również pilnował porządku w znaczeniu, że dziękował za jazdę tym, którzy nie będą chcieli uiścić opłaty, czy będą stwarzali zagrożenie dla innych pasażerów. Będę pracował jako konduktor na nowym autobusie, jakim gmina Wałbrzych nam zaserwowała, a właściwie mieszkańcom Wałbrzycha zaserwowała. Praca konduktora obecnego ma swoje wyzwanie, ale będzie niezmiernie ciekawa, ponieważ ma to troszeczkę odbiegać od dawnych kontrolerów, którzy egzekwowali za wszelką cenę mandaty od pasażerów. Niejednokrotnie dochodziło do sytuacji konfliktowych. Nasza praca ma polegać nieco na innych warunkach. Ona będzie polegała na wzajemnej pomocy, na informacji, na przede wszystkim zachęceniu pasażera, żeby kupił bilet, a nie egzekwowania od niego kary. To są ostateczne środki, które gdzieś tam mogą być zastosowane. Ale przede wszystkim to ma być uśmiech konduktora, to ma być pomoc, to ma być za wszelką cenę przyjazny stosunek i na tym to ma polegać. W niektórych autobusach będą konduktorzy, a kontrolerzy dalej będą kontrolowali autobus pozostały, bo nie we wszystkich autobusach będą konduktorzy. Zmienić ma się dotychczasowe podejście do pasażera, a gapowicze nie będą już mogli swobodnie przejechać się autobusem. Mandaty będzie można wystawiać, ale ta profilaktyka ma działać na tym, aby konduktor informował pasażera o tym, że ten autobus nowy, nowoczesny,
posiada osobę, która jest kontrolującą, mandat jest ostateczną kwestią. My mamy zachęcić pasażera, żeby czuł się dobrze w autobusie, żeby kupił bilet i wtedy ta współpraca będzie układała się komfortowo. Jak wyglądają nowe autobusy, widać było z zewnątrz. Można było jednak wejść do środka i przekonać się, czy nowy zakup wart był swojej ceny. Wyglądają i prezentują się znakomicie, a ponieważ firma dostarcza autobusy do wszystkich dużych miast w Polsce, do Warszawy, do Wrocławia, Krakowa, więc jesteśmy tak samo zorganizowanym miastem, jeśli chodzi o transport publiczny, największe miasta w Polsce. I to bardzo cieszy, bo to znaczy, że nasi mieszkańcy mają taki sam komfort i takie same warunki jak mieszkańcy Warszawy, Wrocławia i innych miast. Bardzo ładne są i wygodne, i cicho będą jeździć, przyjemnie się będzie jeździć. Że ładne, fajnie w nich pachnie, są nowoczesne. Chciałbym, żeby jeździło się wygodnie, żeby było dużo miejsca i żeby było bezpiecznie i można było wszędzie dojechać w szybkim czasie. Zapytaliśmy o to, czego nie widać, czyli czym charakteryzuje się nowy Tabor. Dostarczyliśmy autobusy w dwóch wersjach, autobusy o długości 12 metrów, autobusy jednoczłonowe o objętości ponad 90 pasażerów oraz autobusy dwuczłonowe, przegubowe o długości 18 metrów, które zabierają na pokład ponad 150 pasażerów jednorazowo. Silniki w tych autobusach, co jest bardzo istotne, są silnikami, które spełniają najwyższą aktualnie dostępną technicznie normę ekologiczną, tak zwane EEV, czyli emisja szkodliwych substancji do środowiska jest porównywalna lub wręcz taka sama jak emisja w przypadku silników zasilanych metanem, czyli sprężonym gazem ziemnym. Szczególnie zimą będzie przydatne nowe wyposażenie autobusów. Zadbaliśmy o dodatkowe wyposażenie przede wszystkim dla pasażerów, czyli o wydajne ogrzewanie, które zimą pozwoli utrzymać przyzwoite, przyjemne warunki i temperaturę wewnątrz, także kierowcy otrzymali dodatkową nagrzewnicę w kabinie kierowcy specjalnie dla siebie, tudzież zabudowaną kabinę kierowcy po to, żeby wtedy, kiedy otwierają drzwi w czasie ciężkich zim, kiedy jest bardzo zimno na zewnątrz, żeby im po prostu też było przyjemnie pracować. Zaraz po prezentacji i poświęceniu nowego nabytku autobusy odjechały z Wałbrzyskiego Rynku, aby wyruszyć w trasy po mieście. Jest bezbarwny, bezwonny, a jednak bardzo toksyczny. Mowa o tlenku węgla. Wszyscy, którzy posiadają piece na paliwo stałe, gazowe bądź ciekłe, narażeni są na jego atak. Warto zatem w okresie zimowym sprawdzić stan swojej instalacji grzewczej. Tlenku węgla, nazywanego cichym zabójcą, nie da się wyczuć. Warto zwrócić jednak uwagę na objawy jego zatruciem. Są to najczęściej bóle i zawroty głowy, mdłości, a w szczególnych przypadkach nawet chwilowe utraty przytomności. Tutaj trzeba podjąć szybkie kroki, czyli natychmiastowa ewakuacja z takich pomieszczeń, powiadomienie odpowiednich służb, czyli pogotowia ratunkowego, straży pożarnej. Na zatrucie narażeni są wszyscy, którzy posiadają piece, w których zachodzi efekt spalania. By ustrzec się tlenku węgla, najlepiej wyposażyć mieszkanie w specjalny czujnik. Detektor ostrzeże nas sygnałem dźwiękowym, gdy stężenie toksycznego gazu osiągnie niepokojącą wartość. Warto również sprawdzić stan urządzeń grzewczych oraz warunki wentylacyjne. Częstym powodem zatruć jest właśnie nadmierne uszczelnienie pomieszczeń w okresie zimowym. Zatykają kratki wentylacyjne, doszczelniają okna. No to też powoduje zakłócenie warunków wentylacji w tym pomieszczeniu, a sami wiemy, że proces spalania charakteryzuje się tym, że zabiera tlen z otoczenia, w którym się znajdujemy. I w momencie, kiedy nie dostarczymy świeżego powietrza do pomieszczenia, czyli tlenu też zawartego w tym powietrzu, no dochodzi do sytuacji takich, że dochodzi nieprawidłowego procesu spalenia, a jednym z elementów takiego procesu nieprawidłowego jest uwalnianie się tlenku węgla. Funkcjonariusze Straży Pożarnej średnio 2 razy na dobę interweniują w związku z uwolnieniem w mieszkaniu tlenku węgla bądź cofaniem się dymu z przewodów kominowych. Ofiary takich wypadków często wymagają hospitalizacji. Zdarzają się również śmiertelne zatrucia toksycznym gazem.
Na bieżni stadionu w dzielnicy Nowe Miasto odbył się kolejny etap przygotowań do 13. półmaratonu w Wałbrzychu, gdzie można było poddać się testowi Coopera. Wszyscy chętni, którzy zdecydowali się dołączyć do akcji, mogli sprawdzić swoją kondycję nie tylko biegową, ale również fizyczną i psychiczną. Bieganie to jest wspaniała rzecz, bo rozwija organizm. Rozwija organizm, pomaga hartować wytrzymałość, pomaga hartować psychikę, zwłaszcza biegi długodystansowe, w czasie których trzeba po prostu walczyć ze sobą. Czyli przede wszystkim jest to rozwój fizyczny człowieka. Młodzi ludzie, którzy zaczynają biegać, dobrze by było, gdyby po prostu zasięgnęli informacji, w jaki sposób to robić, bo samo rozpoczęcie bieganie bez jakiegoś tam planu może spowodować to, że możemy się nabawić niepotrzebnych kontuzji. Nawet biegając rekreacyjnie warto zajrzeć chociażby do internetu, czy tak jak tutaj przyjść z taką grupą, porozmawiać, popytać, jak to robić, żeby po prostu sobie nie zrobić krzywdy. Test Coopera to próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Test Coopera jest taką próbą wydolnościową określającą naszą wytrzymałość, wydolność. Jest to najprostsza forma takiego testu, polega na przebiegnięciu 12 minut biegiem ciągłym. Biegnie się 12 minut non-stop maksymalnie i przebiega się określony dystans i wówczas możemy zobaczyć, jaka jest dana wytrzymałość biegacza, czyli taki test powtarza się co jakiś czas, no i możemy porównywać swoje postępy w bieganiu. Bieganie w Polsce z roku na rok staje się coraz popularniejsze. Tak samo dzieje się w Wałbrzychu, gdzie coraz częściej można zobaczyć ludzi biegających po ulicach, parkach czy wokół stadionów. Po raz pierwszy startuję tu na teście Coopera i powiem szczerze, że mając 57 lat przebiegłem 2 km 950 metrów, czyli w mojej kategorii wiekowej to jest lepiej niż doskonale. No ale ja biegam całe życie, mam dwóch braci, Mirosław i Janusz Kazimierz, to ja Kaczugowie, biegamy od x lat, od ponad 40. Także taki stadion jest bardzo dobry, bo my biegamy na zawodach i człowiek może rozłożyć tempo, sprawdzić siebie. Dzisiaj było około 20 zawodników w dwóch grupach, także powiem szczerze, że jest dobrze, bo bardzo dobrą pracę robi pan Roman Magdziarczyk i pan dyrektor Gabli. Oni tutaj prowadzą zajęcia. W Wałbrzychu popularna jest akcja Biegaj Zapobiegaj, która skierowana jest głównie do osób nieuprawiających regularnie sportu. W związku z naszą akcją Biegaj Zapobiegaj jesteśmy też pod patronatem trójkowej akcji Biegam, bo lubię. Tutaj jak widać numerki startowe mamy przygotowane profesjonalnie. Ten bieg jest coraz bardziej w tym Wałbrzychu, się wszystko fajnie dzieje. Także łączymy się z tymi ogólnopolskimi akcjami i to jest właśnie jesienna edycja testu Coopera. Całkiem spora grupa śmiałków przyszła sprawdzić swoją wydolność. Oczywiście zapraszam na kolejne spotkania na przyszły rok. Też będziemy organizować takie testy. Choć samo bieganie to bardzo wymagająca dyscyplina sportu, posiada coś, czego nie można zdobyć uprawiając inną formę sportu. Biegać można wolno i szybko, wszędzie, w byle czym oraz zawsze. Gotowi? Hop! Brawo, brawo! Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro.